Czy Twoje dziecko jest asertywne? Asertywne dziecko? 3 ważne wskazówki. Wielu rodziców marzy o tym, żeby ich dziecko było asertywne. Zawsze to lepiej. Nie da się wykorzystać, nie pozwoli się skrzywdzić, obroni się, będzie umiało zareagować, nie da sobie w kaszę dmuchać. Dlatego z niepokojem patrzą na nieśmiałość dziecka. Martwią się, kiedy dziecko jest wrażliwe i uległe. To, co kiedyś uznawane było za szczyt dobrego wychowania, czyli bezgraniczne posłuszeństwo i uległość, dzisiaj budzi nasz niepokój. Czy słusznie? O tym w dzisiejszym odcinku. Ja nazywam się Mariola Kurczyńska. Jestem pedagogiem i doradcą rodzicielskim z ponad 25-letnim doświadczeniem. Faktem jest, że osoby asertywne zdecydowanie lepiej radzą sobie w życiu. Nie boją się walczyć o swoje, mają zdrowe relacje z otoczeniem, umieją przyjąć krytykę oraz wyciągnąć z niej lekcje dla siebie. Asertywność to umiejętność i odwaga wyrażania swoich własnych przekonań, myśli czy woli, bez obawiania się o to, jak odbiorą nasze stanowisko inni ludzie. Dlatego właśnie rodzice zachęcają swoje dzieci do asertywności. Ta asertywność jednak często w dobrej wierze jest mylona z agresją i bezpardonowym narzucaniem swojego zdania innym. Musisz wiedzieć, że dzieci asertywne nigdy nie posuwają się do krzyków czy bicia, kopania. Jednym słowem, zachowań przemocowych, aby zdobyć to, czego chcą. Asertywność to nie jest stawianie na swoim za wszelką cenę. To współpraca na takich warunkach, które są dobre dla obu stron. Jak sprawić zatem, aby dziecko nie było ani za bardzo uległe, ani agresywne w swoich zachowaniach? Jak uczyć dziecko zdrowej, mądrej asertywności? Zanim odpowiem na te pytania, to jest właśnie odpowiedni moment, abyś zasubskrybował mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz, oraz kliknął w dzwoneczek. Wtedy otrzymasz powiadomienie o moich nowych filmach. I koniecznie zostaw lajka. A więc jak zadbać o zdrową asertywność Twojego dziecka? Po pierwsze, naucz dziecko mówić nie. Chociaż niektóre dzieci mówią słowo nie, zanim powiedzą mama czy tata. Może być i tak. Ale często mówicie do dziecka, ustąp mu, bo jest młodszy. Albo daj mu swoje autko, przecież trzeba się dzielić. W ten sposób dajemy dziecku komunikat, nawet jeżeli bardzo nie chcesz czegoś zrobić, to i tak musisz, bo dorośli tego wymagają i mają takie sposoby, żeby do tego zmusić. Po co mam walczyć o swoje, jeżeli dorośli i tak każą zrobić to, na co nie mam ochoty? Otóż dzieci mają prawo nie chcieć czegoś robić, bo na przykład nie lubią grać daną grę planszową. Dzieci mają też prawo do posiadania swoich rzeczy i nie dzielenia się z nimi z innymi. Nie, nie wyrośnie na egoistę i samoluba, jeżeli umiejętnie do tego podejdziesz i będziesz zachęcać dziecko do dzielenia się i współpracowania z innymi dziećmi. Jeżeli chcesz rozszerzyć swoją wiedzę na ten temat, zobacz mój filmik Jak sprawić, aby dziecko dzieliło się z innymi? Po drugie, pokaż, jak wyznaczać granice innym i samemu ich przestrzegać. Oczywiste jest, że nie możesz pozwalać dziecku na robienie wszystkiego, na co tylko ma ochotę. Nawet jeśli twój syn ma ochotę kopnąć kolegę czy nakrzyczeć na panią w przedszkolu, bo nie spełniła jego prośby. Dzieci do prawidłowego rozwoju potrzebują również mądrego stawiania granic, które dają im bezpieczeństwo. Mówiąc nie, wytłumacz dziecku, dlaczego na coś się nie zgadzasz. Zrób to spokojnie i cierpliwie. Ustal jasne zasady, dzięki którym tłumaczenie nie będzie konieczne. Dzieci przecież uwielbiają zasady. Zasady i reguły dają im jasny obraz świata, poczucie porządku i przewidywalności, poczucie kontroli nad rzeczywistością. Dziecko wie, co jest po czym, dlaczego tak jest, co wolno, kiedy wolno, a czego nie wolno. Zasady jasno pokazują, że granice wolności kończą się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiej osoby. Ucząc dziecko asertywności, musimy mu jasno zakomunikować, że jego prawo do własnego zdania
nie może ingerować w prawa innych osób. Po trzecie, naucz dziecko ponosić porażki. Nauka asertywności to również umiejętność godzenia się z odmową czy radzenia sobie z niepowodzeniami. Dziecko powinno mieć własne zdanie i podążać własną ścieżką, ale musi równocześnie zdawać sobie sprawę, że często inni ludzie się z nim nie zgodzą. Życie w społeczeństwie wymaga kompromisów i nie można wciąż upierać się przy własnym zdaniu, nie przyjmując innych rozwiązań do wiadomości. Życie to nie koncert życzeń. Nie można mieć wszystkiego, co się chce. Dziecko dobrze wie, że nie powinno mieć tego wszystkiego, czego się domaga. To tylko próba sił z jego strony. Pozwól mu poradzić sobie z Twoją odmową i z frustracją, jaka temu towarzyszy. Jeżeli potrzebujesz wsparcia w tym temacie, to zerknij na mój filmik Jak nauczyć dziecko przegrywać i godnie przyjmować porażkę. Wracając do asertywności, nie pozwalaj dziecku decydować o sprawach ważnych. Nie bój się powiedzieć, o tym decydują dorośli. Co to oznacza? Sprawy ważne. Otóż decyzją dorosłego jest pora kąpieli. Decyzją dziecka wybór zabawek do wanny. Decyzją rodziców jest jedzenie obiadu. Decyzją dziecka jest ilość, ile tego obiadu zje. Decyzją rodziców jest włączenie bajki. Decyzją dziecka jest, którą bajkę ogląda. Ale to rodzic decyduje, kiedy jest koniec. To rodzic decyduje o czasie powrotu do domu z placu zabaw, podczas gdy dziecku wolno wybierać pomiędzy zjeżdżalnią a huśtawką. Dziecko wie, że jego zdanie jest ważne i uczy się podejmować decyzje mądrze i po przemyśleniu, ale muszą to być decyzje na miarę kilkulatka. Pamiętajmy, że decyzja wiąże się z odpowiedzialnością, a przecież nie będziemy wymagać od malucha odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji za jego złe decyzje. Od tego właśnie dziecko ma rodziców. Praca nad budowaniem mądrej asertywności u dzieci wymaga dużej ilości czasu i cierpliwości. To również zrozumienie różnicy pomiędzy agresją i autorytarnym zachowaniem, a zdrową, fajną asertywnością. W trudnych momentach pamiętaj, że Twoja ciężka praca zostanie wynagrodzona dopiero po latach, ale ta nagroda jest warta wysiłku. Dzięki Tobie Twoje dziecko stanie się pewnym siebie i asertywnym dorosłym, który żyje w zgodzie ze sobą i własnymi przekonaniami. To jak? Która wskazówka jest dla Ciebie najbardziej przydatna? Od czego zaczniesz pracę nad asertywnością Twojego dziecka? Napisz w komentarzu. I nie zapomnij o zostawieniu łapki w górę, jeśli podobał Ci ten odcinek. A my widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia!